Odsuńcie się od pułkownika! Ta parafraza słynnych słów Adama Michnika powinna dziś przyświecać wszystkim polskim demokratom. Oto pod ostrzałem reakcji znalazł się wielki bohater walk z kaczystowskim uciskiem, towarzysz pułkownik Adam Mazguła, który już od dawna przestrzega przed tym, co dzieje się w Polsce, zwracając między innymi uwagę na to, że to biskupi tak naprawdę rządzą armią. Tym razem jednak chodzi o jego szczere, proste słowa na temat stanu wojennego. No, nie powiem. Oczywiście były tam jakieś bijatyki, były jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie rzecz biorąc, najczęściej jednak dochowano do jakiejś kultury w tym wszystkim, w tym całym zdarzeniu. Żadnej kultury natomiast nie ma w kaczystowskiej Polsce. Zresztą zauważyli to już dawno towarzysze radzieccy. Kina, teatry, opery, a od wszawialni ani jednej. Dlatego też prawdziwymi oprawcami nie są kulturalni zomowcy, ale właśnie zaplute kaczystowskie karły, które próbują przeprowadzić zbrodniczą dekomunizację. Oprawcami są ci, którzy dzisiaj dzielą dalej Polaków. To są oprawcy. Oprawcy, którzy w sposób niekontrolowany szykują wojnę jednych z drugimi. Jednego sortu na drugi sort. Na szczęście demokracja ma swoich wiernych obrońców, którzy przyjechali na sowieckich czołgach w 1944 roku. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!